dzisiaj film? No. Uruchomiliśmy wczoraj kantynka po śnie zimowym. Potem pojechaliśmy na myjnię, bo był bardzo zakurzony. I trochę pojeździliśmy z wujkiem. A teraz jedziemy do szkoły z Zuzą. Proszę, mamy pełen zbiornik benzyny po zimie. Nie wiadomo, czy ta benzyna jest dobrej jakości. Dlatego trzeba trochę jej wypalić i zalać świeżej benzyny. Teraz daj pauzę. No i ten, jak jedziesz kantynkiem, to się ludziom Micha cieszy. Przed chwilą pani się w samochodzie cieszyła, tak. Tak zobaczyła kantynka, jak się wyłonił z powiaduktu. Czerwonek w słońcu pięknie błyszczy, to ludziom od razu lepszy dzień robi. Pauza. No, tutaj pan robił nam zdjęcie chyba, nie? Kurczę, cię ta zielona strzałka, no ile tu można stać? Oni z tą zieloną strzałką zrobili. Dobra, jest zielona strzałka, jedzie. Czerwona strzałka teraz jedzie na zielonej strzałce, na zielonym świetle jedzie. Tu będziemy Zuza teraz jechać pod... w nowym tunelu będziemy jechać. Bo właśnie uruchomili go w weekend chyba. Na razie w kierunku huty, także w kierunku szkoły jedziemy szybciej. Strasznie mnie denerwuje tutaj to przejście dla pieszych. No Lublinerzy, taka naklejka takiej załogi złombolowej sobie tam nakleili, jak byliśmy na Złombolu w 2001 roku, co byliśmy w Polsce, nie? Akurat tu fajnie pasuje tutaj, nie? Tak się tutaj zgrała fajnie. No a to jest załoga... Dlaczego Lublinerzy, a nie milionerzy? No bo oni chcą, to są milionerami z Lublina, nie z miasta, tylko z takiego samochodu z Lublina. To jest taki większy żuk. A żukiem jechałaś tym czerwonym, pamiętasz to? Tak. To Lublin to jest taki następca żuka i trochę jest większy, nie? A teraz jest popularnym Lublin na Złombolu, bo to jest trochę młodszy od żuka. Zawsze policja, znaczy nie zawsze, ale czasami stoi i tam łapie za prędkość, bo tu można jechać 70, jakby tak kantynka złapali na... O, stoją, to by się zdziwili, nie? Jest policja. Kantynek jest czujny. Ale kogoś mają. Godziny mamy i musimy hamować, cholera jasna, żółte. Była stówka na godzinę, no. Kantynek jechał stówką motora Komorowskiego. To był żart. Tak, tutaj będzie nawet następny radar, kurczę. Strasznie tutaj ta droga jest skomplikowana. Trzeba strasznie uważać, żeby nie przekroczyć prędkości, bo to jest... Szatan, to jest demon prędkości, ten samochód, przez ten kolor czerwony. I tam jest fotoradar, taka żółta
fotobudka. Trzeba uważać, bo jest delikatne muśnięcie pedału gazu i on po prostu od razu jedzie. To jest szata. O, tu. Nie ten obiekt chodzący, tylko tamten żółty stojący, nie? To jest fotoradar. Znowu się udało. Jesteśmy już prawie pod szkołą, ale jest niestety 9:03. Przez te korki czerwona strzała Zuzy też nie mogła na czas dowieźć do szkoły, niestety. Przepraszamy dzieci w klasie, przepraszamy panią wychowawczynią, wychowawczynię i też jeszcze panią logopedkę, tak? Będziemy przeszkadzać, będzie przeszkadzać podczas lekcji będzie wchodziła i dezorganizowała znowu zajęcia. Sorry. Korki. No dobra, Zuza, zaraz robisz co?